Cześć i czołem, moje drogie zomboluby, witam was w kolejnym odcinku ze State of Decay 2, witam w Nightmare Zone ponownie. Ruszamy dalej, kolejny dzień zombie apokalipsy. Okej, moi drodzy, mamy już dwa zadania na mapie do zrobienia. Mamy jakieś tajemnicze wezwanie, tylko nie wiem dlaczego do domu tych, którzy są nieprzyjaźnie do mnie nastawieni, zaraz zobaczymy. No i jeszcze mamy naszych sojuszników, tak? Jeszcze w sumie nie są sojusznikami, więc do nich też będziemy musieli podjechać. Dobra. Nasza ninja jest gotowa, więc możemy tam ruszyć. Po drodze do naszych przyszłych, niedoszłych sojuszników jeszcze podjedziemy do właśnie tamtego miejsca, gdzie są nieprzyjaźnie do nas nastawieni. Nie wiem, o co chodzi. O co kaman, ale za chwilę się dowiemy. Co oni mogą chcieć ode mnie? Nie wiem, czy to jest jakaś pułapka, czy coś w tym stylu. Czy po prostu może kwestia tego, że nie wiem, poprawimy z nimi może te stosunki, tak? Że już nie będą hostile. No zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Było chyba tak, to było tutaj. Dobrze, co tu się dzieje? Czy ja będę musiał stąd szybko uciekać, czy też może nie? Co chodzi? O proszę, oni nie żyją. No dobrze. No to nawet bardzo dobrze, przynajmniej ja ich nie musiałem likwidować. A jeszcze może coś ciekawego przy nich znajdziemy. Co tu mamy? Jakiś bełcik, trochę... trochę medykamentów. Plecaczek, jeszcze bełt, nóż. No i proszę bardzo, tu mamy jakąś notatkę. To zabierzemy, a śrubokręta nie potrzebujemy, dobra. Gdzieś pewnie teraz na mapie się pojawiło... Tylko gdzie? Oho, tutaj. No dobra, spoko. Możemy tam podjechać, bo i tak to mamy mimo wszystko po drodze. Dobra. Chociaż może właściwie bym się w pierwszej kolejności zajął tymi moimi przyszłymi, niedoszłymi sojusznikami. Żeby oni faktycznie stali się moimi sojusznikami. A później zajmę się tą kobitą. Nie wiem, zobaczymy. W sumie właściwie tak to mam po drodze. Tak, gwizdek, podjadę do niej. Zapytam się tej onej osoby, o co chodzi. Tej, która załatwiła tych niemilców, tak? Kurde się, panie, tutaj zadań pojawia. Znowu jakieś wezwanie. My to jedziemy. Aha, tutaj w prawo teraz. Co, coś tu biegnie? Ty tu biegniesz? Dobra, zamknij dziób. To jest ziomuś. Proszę, ja cię tutaj nawet mogę
Rekrutować, tak? Your skills, okej. Znaczy to nie, no szkoda, że nie mogę go sprawdzić. Kim ty jesteś, chłopie? Jak to u mnie w bazie wygląda? Ja mam jeszcze dwa łóżka wolne. To ja myślę, że ja bym cię gościu wziął, tak? Czemu nie? To już będziemy mieli piątkę. I co jest? Aha, dobra. Ja cię muszę return to base, tak? Kurde, tam znowu jest... znowu się ktoś pojawił, tak? Dobra. Mierza z tym. Chodź, gościu, ty się przejedziesz ze mną do... póki co... Aha, już tu coś biegnie, tak? Padaj, Franco. Dobra, my jedziemy do tych onych. Co oni tam mają za... za sprawę do nas? Później ciebie odwieziemy do bazy i może, jeśli nie zniknie tam to zadanie, to też to ogarniemy. Ciul, no tak jest, oczywiście rozpierdol sobie samochód, bo tylko tego brakuje. Dobra. Tak, nieprzejeżdżanie zombie idzie mi naprawdę dobrze. Jasne, że tak. Dobra, tu przez stację przejedziemy i już jesteśmy na miejscu. Dobra, wy moje ziomeczki, co wy potrzebujecie w ogóle? Ktoś tu biegnie w moją stronę? Ktoś coś? No to bardzo dobrze, że sobie poradzicie. Już? Tak? No to come on. Chłopie, uspokójesz się. No. Dobra, gdzie ty jesteś? Tam jesteś. O co chodzi? Właściwie tak. Dobrze, mamy tam komuś pomóc, spoko, tylko że ty ze mną nie pójdziesz, bo znowu się coś popieprzy i umrzesz. Zostań tu, my to ogarniemy. Ja już mam jednego kompana, także... Aha, że tam jest jakaś... ona ta jest przetrzymywana, tak? Że tutaj... Okej, dobra. Zaraz się tym zajmiemy. Poziom. Czyli rozumiem, że tam będą jacyś... jacyś niemilcy, tak? Którym będę musiał pewnie naklepać. To mi się znowu nie podoba. Bo średnio lubię walczyć właśnie z ludźmi. Jest to ciężkie. Zużywam mnóstwo amunicji. Zajebiście. Trzy zębiaki zbiegają, super. Prawda, tylko to mi było potrzebne, ale...
Kurwa, oczywiście, że mojego atakują, nie? No, dawaj, ninja. Dobra, tego mamy z głowy. Ciul mi tu. Halo, kto do mnie strzelił? Dwa, no. Dawaj. No, gościu, leżeć. Proszę bardzo. Udało się wszystkich załatwić? Pewnie, że tak. No i nawet udało się to zrobić bez większych strat i tragedii. A ten chłop gdzie biegnie? Nie wiem, o co chodzi. Tu mamy pistolecik, plecaczek weźmiemy do zhandlowania. To mogę wziąć to na razie też i w razie czego wyrzucę. O co chodzi? Czy ty, chłopie, co? Ty jesteś z nami, czy nie jesteś? Aha. Kurde, fajnie, super. Gość mi kompletnie odpadł, tak? Dobra. Mała strata. Nie wiem, że to niby było krótkie zadanie i ja go miałem od razu odwieźć do domu, nie wiem. Tak jak już wcześniej mówiłem, no miło by było, gdyby przy tych zadaniach, nie wiem, były jakieś timery, tak? Czas... Co się dzieje? Czas, żeby się pokazywał, ile ja tam mam na, powiedzmy, dowiezienie kogoś do danego punktu i tak dalej, nie? Dobra, tego nie potrzebujemy, to muszę wywalić. Jeszcze przeszukamy, co tam się dzieje. Zaraz cię dziewczyno eskortuje. Co tu jest? Plecak, nóż. A co ty masz, gościu? Karabin wezmę, leki też wezmę, a reszta tu może zostać. Okej. Chodź, wracamy do domu, dziewczyno. Aha, dobra, ja już wiem, czemu mi się... dlaczego mi się ten gość zerwał, nie? No bo przecież ja teraz... ta dziewczyna jest moim followerem, tak? Tą, co uratowałem. No niby można mieć jednego neutralnego followera i jednego jakby ze swojej społeczności. No i ja już miałem jednego neutralnego, bo tamten się jeszcze jako tako do mnie nie przyłączył. Więc dlatego on się zerwał, a misja została anulowana i nie mam nowego rekruta, tak? Niestety, albo stety, no nic. Jakoś sobie z tym poradzimy. Chodź. O, super, już jesteście moje alajedy. Zajebiście. Coś wam mogę sprzedać w ogóle? No tak, to mogę sprzedać, tego nie potrzebuję. Szóstka, plecak. A resztę wrzucimy do naszego śmietnika. Dobra, teraz jeśli zdążę oczywiście, no to zahaczymy o tego gościa, zobaczymy co tam w ogóle się dzieje i co tam, kto tam potrzebuje. Czy ja tu... Aha, właśnie, jeszcze wam mogę te śmieci sprzedać. A to się rozmontuje na części, dobra. Halo. Ono tu. Masz plecaczki. Jeden, drugi. Jeszcze coś było? O, nie, to wszystko. Dobra. Cześć, żegnam na razie. Dobra, i od niego dostaliśmy zrzut medycznych bajerów, tak? No, medykamentów ogólnie. Jak będziemy potrzebowali, używając radia, możemy coś od niej wyhaczyć. Jest horda. Biegniecie tu, bo bym przeszukał stację. Może paliwko jakieś znajdę. Tu jest jakaś franca, chodź, gnido. Ciebie, gościu, też dojadę. Już? No.
Dobra, gdzie tu jest jakieś paliwo dla mnie? O, może tu? No i dobrze, zaraz sobie wlejemy paliwko. Okej, dobra, możemy jechać dalej. Nie ma żadnego wderzania do zombiaków. Bo mi się ta moja krypa rozsypie. Się skończy rumakowanie. No już myślałem, że będę miał pięciu ocalałych i przeniesiemy się do jakiejś ciekawszej bazy, ale no niestety nie udało się. Za dużo chciałem zrobić za jednym razem, a niestety State of Decay ma swoje ograniczenia, tak? No ale co zrobić, takie życie. Na pewno się jeszcze jacyś następni ocalali znajdą. Uwaga, bloater. No, ta baza mi się podoba, ta na moście. Super sprawa. Fajnie wygląda. Dobra, ja muszę tutaj gdzieś tu zjechać, tak? Tam rozróbę robisz, tak? Dobra. Ja może najpierw się pozbę do tych. O, super, ale mi poszło. No tak, nie zdążyłem do bazy na czas na obronę, więc skasowało mnie 3 amunicji. Niedobrze. Mamy tutaj mały niedostatek tego, ale... Dobra. Dzień dobry. No, okej, dobra. Że wam niby pomogłem, tak? Proszę, kurczę, teraz bym was mógł tutaj obydwóch wziąć, tak? Co wy tu macie? O, ty masz czystą kartę, super. Ciebie zawsze można czegoś nauczyć. A ty, dziewczyno, kim ty jesteś? Ty masz mechanikę. Jak to u nas wygląda w ogóle? Jak to szło? Ty masz, chłopie, automechanikę. No to była mechanika, automechanika, okej. Ty masz chemię, ty masz komputery, hakowanie, spoko. A ty masz medycynę. Jeszcze raz. Aha, ty masz automechanikę. No to tamtą... Ciebie, dziewczyno, mógłbym zrobić na inżyniera później. To też spoko. A ty masz czystą i byłoby spoko, też bym ci coś mógł dorzucić. Może jakieś rolnictwo, czy coś w tym stylu. Dobra, spoko. Biorę wszystkich. Mamy dwa łóżka, więc damy sobie z tym radę. Chodźcie, dzieciaczki. A no tak, ale ktoś będzie musiał biec pewnie na piechtaki, bo tu nie mamy tyle miejsca. Dobra, dasz sobie radę. Ja wiem, że dotrzesz na czas. Chodź. Aha, no i to tak jak mówiłem, już mi się krypa pali. Jeszcze wybuchać nie będzie, ale raczej nie będziemy przejeżdżali żadnych zombiaków. Dobra, teraz mamy 6 ocalałych. I gdzieś moglibyśmy się przenieść. Ciekawsze, większe miejsce. Zaraz się rozejrzymy. Co jest ciekawego na dzielni?
No i spoko. No i tak, no mało żarcia, no ja wiem. Ja zdaję sobie jakby z tego sprawę. To będzie trzeba też ogarnąć. Ale to zaraz. Rozładować, wrzucić do tego naszego śmietnika. Nie tak? Okej. Okay. Czy ja może mam jakieś skrzyneczki? Mam. Mam skrzyneczkę do naprawy, dobrze. Naprawmy tę biedną krypę. Okej, okay, już to jest lepsze. Dobra, mamy... mamy was szóstkę, tak? Co tutaj było? Gdzie ja jechałem? Tak, ja przejeżdżałem gdzie? Tu. Na moście. Aha, no żeby być na moście, to ja potrzebuję czterech, a więc ja się mogę przenieść zdecydowanie do czegoś większego. Tu mamy jakiś kościół. Co tam jest? Bell Tower, parkingi 4, to jest do wyczyszczenia. Oho. A co tu mam? To co tu jest? Aha, żeby wam materiały budowlane przynieść, tak? Okej. Okay. O co chodzi? Steel. Aha, dobra, mniejsza z tym, ale do was muszę podjechać i wam materiały podwieźć. Dobra, zaraz. Co tu jest? To jest też na 5. Biuro koronera. Trzeba 5. Dobra, co jeszcze mamy? O, tu jest Loch and Koch Self Storage, tak? Storage, Elterbest, Secret Distiller, Parking, Watchtower, Abaddon Locker do wyczyszczenia. Jeden duży slot, dwa małe. No nie głupie, mielibyśmy blisko do tych, ale tu znowu będziemy mieli straszne kilometry do tych sojuszników. No ale to nic, myślę, że tam się przeniesiemy. Dobra, jedziemy im dostarczyć materiały, oczyścimy po drodze jeszcze to. Tak właśnie uczynimy. Dobra, czy ja miałem jakieś materiały budowlane przypadkiem zostawione w samochodzie, bo mi się już nie mieściły w storage'u, albo mi się po prostu wydaje. Jezu, co ty to robisz, kobieto, uspokójesz się. Nie, tu była tylko benzynka, tu było pusto. Czemu ty chodzisz za mną? Idziesz do domu. W sumie ty to byś się mogła dziewucho podleczyć. Kogo ja tutaj mam? Kuk, gościu. Ty byś mógł się stać w końcu heroem. I przynajmniej dostaniemy do morale. Ciebie sobie zabiorę, pewnie, że tak. Ty podjedziesz do naszych przyjaciołów i dostarczysz im materiały budowlane. O, tak to zrobimy, hopie. To jest świetny, po prostu the best plan. Dobra, wszystko masz, co trzeba. Aha, ja chyba muszę jeszcze... to właśnie. Ciebie muszę wrzucić do leczenia. Dobra, wyjdźmy stąd. Już się pogubiłem, tak, tutaj. Dobra, odpuszczę na razie naszej ciężaróweczce. Aha, jeszcze tobie, dziewczyno, muszę powiedzieć, że nie będziemy budowali tego, co ty tam chcesz. Gdzie ty jesteś? Tu? Nie, ty jesteś na dole. Dobra. A, tu śpisz, dobra. Słuchaj. I nie, nie będziemy żadnego steela budowali, bo się będziemy przenosić. A tam też nie będziemy budowali, bo bez sensu. Dobra. Nie będziemy męczyli naszego busika, zabierzemy sobie tą maszynę. Ile tu mamy paliwa? Ledwie co. Daleko mamy jechania? Tu. O, i tam też jest, jeszcze jest, ale nie ma paliwa. Dobra, to nic. Jakieś materiały budowlane po drodze do ogarnięcia. Zwykłe, co tu jest? Żarcie. O, jeszcze paliwo byśmy tam mogli szusnąć. Dobra, tam sobie podjedziemy. Pewnie, że tak, wsiadaj, gościu. Tak to zrobimy. Gdzie my jedziemy? Tu i w lewo, dobra. Tak jak mówię, tam jeszcze po drodze ogarniemy... co tam ogarniemy? Aha, zainfekowaną miejscówkę, tak. To ogarniemy, żeby nam nie zmniejszało morale, to po pierwsze. Żeby nam się nie mnożyły hordy na mapie, to po drugie. A po trzecie, bo tak. No.
Nie, no głównie ze względu na morale. Wiadomo, o co chodzi, nie? Gdzie to jest? Tutaj jest, dobra. Chodzi o... Coś mnie tu chce zjeść? O kurwa, wszystko biegnie, wszystko. Umieraj, dziadu. Ktoś jeszcze? Wy sobie tu chodzicie, to mnie nie obchodzi. Ciebie zaraz zdejmę. Ale chyba tu powinny być też materiały budowlane. Bo to jest jakiś warehouse. O, proszę, już mamy tu screamerka. Cyk mu w łeb. Gościa mamy z głowy. Aha, Robin Hood. Cyk. Dobra. Dobra, to mamy z głowy. Czy jeszcze jakieś bełty tu zostały? Nie. Aha, a ten warehouse jest pusty, tak? No niestety. Dobra. Tak, oczywiście jadę do was, tylko najpierw muszę zahaczyć o... No dobra, o to miejsce nie, bo tu jest jakaś horda. Więc myślę, że tam się przejdę. Przejadę, znaczy się. Ty umrzyj. Dobra, jak my tam mamy wjechać w ogóle? Gdzie jest to miejsce? Aha, to jest gdzieś tutaj, tak? Może tu takie coś. Dobra, wszystko tu biegnie teraz. Ty możesz spadać, gościu, dobra. Co tu mamy w okolicy? O, bloater, świetnie. Dobra, materiały budowlane i paliwo. Zobaczymy, co znajdziemy. Dobra, Rose się wyleczyła, spoko. Generator, świetnie. Bardzo go teraz akurat potrzebuje, nie? Co dalej? No, super, są materiały budowlane, o to mi też chodziło. Chodź, Franco. Coś, ktoś, nikt, nic? A tam jest screamer. O, za wysoko. Hyc. No i super. Gościu, jesteś teraz hero. To mi się bardzo podoba. Plus 4 morale. Zajebiście. I jeszcze dodatkowo, miśku kolorowy, ja z ciebie zrobię przywódcę. Szeryfa. Będziemy mieli wtedy dostęp do... do czego? Do wybudowania jakby lepszego szpitala. Bo szeryf to może coś takiego zrobić. Dobra, którędy? Czy ja to mogę zrobić na skróty? Mogę? A, pewnie, że mogę. Spoko. Okej. Mało brakowało, ale się udało. Panie zombiu, proszę się przesunąć. Siema, pozabijajcie zombiaki. Już jeszcze ktoś? A, ty, tak? Hyc. Hyc, dobra. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, gościu. Aha, no może bym ten plecak wyciągnął w ogóle z bagażnika. Na pewno byłoby to bardzo pomocne. Ja się najeździłem, a... O nie, tu bym nie znalazł. Dobra, nieważne. Ale i tak przeszukam tamtą szopkę. Ono tu ino. Peanut. Nie ty, tu chłop jesteś? Tak. Pewnie, masz, trzymaj.
Właściwie tak, no może jeszcze zobaczę, co tam u was jest. Co wy tu macie? No dobra, karabin. Co wy tu jeszcze macie ciekawego? O, na pewno to. Skrzyneczkę do naprawienia biorę. Mogę sobie jeszcze paliwko dorzucić. A możecie sobie zabrać generator, bo go kompletnie nie potrzebuję. Dobra, tankujemy to. Okej. Coś tu mamy? Nie, nie mamy tu nic. Zaraz będziemy... ja chciałem jechać tu, tak? Tą szóstkę, bo nie mamy jakby... Co tutaj jest? Tu, no, tu już jest ósemka. Kontenerowy Ford. Ale to nam jeszcze trzeba trochę ocalałych. I tu, o, tu jest jeszcze jedna szóstka. Co to jest? Łóżka, machine shop, parking... huge fuel storage, dobra, to by było na paliwko. Zapasowy generator. Zapasowy generator, właściwie... A, zapasowy generator nie byłby złą opcją. Chociaż właściwie ja wiem. Czy nie lepiej zdobyć outposta? Może niekoniecznie, a co tu było? Watchtower parking, aha, destylarnia. I co tu mamy dostępnego jeszcze? Trzy parkingi, jeden duży slot i dwa sloty małe, a tutaj dwa duże sloty na zewnątrz, jeden mały w środku i dwa małe na zewnątrz. Ciekawa opcja. Może ten generator też by nie był złą opcją. Więcej paliwa bym mógł przechowywać. Machine shop. Nie, może jednak tutaj podjadę. Chyba to wezmę. Albo nie watchtower, a tu jest watchtower. Nie, no tu nie ma watchtowera. Jest więcej łóżek. Dobra, weźmiemy tamto miejsce. No, prawdziwy jeep. Dobra, gdzie my musimy jechać? Żeby tam się dostać... w prawo. Ojej! Cicho! W prawo czy w lewo? Gdzie ja jadę? W drugą stronę. Dobra. No tak, tu nie przejedziemy. Dobra, jedziemy dalej. Co tam w tej bazie było? Tak, dwa razy łóżka. No to na pewno będę potrzebował, bo mam szóstkę ocalałych, więc łóżek na pewno będą potrzebowali. A tam też jest ten generator. No to właściwie spoko, nie będę musiał brać outposta z prądem, tylko prąd będę miał w bazie. I to właściwie nawet chyba lepiej, bo outpost wydaje mi się, że zużywa dwa paliwa dziennie, a generator tylko jeden. Tylko generator jest chyba aktywny bodajże tylko na 46 minut, czy jakoś tak. Zresztą zaraz zobaczymy. To jest coś takiego. Chodź panu zombiu. Ja cię tu skasuję od razu. No aś to zrobił, chłopie. Co? Dobra, rozejrzmy się. Aha, że tu jest okej, okay, tak? Nie ma zombiów. No nie, no jednak trochę zombiów tu jest. No i chyba nawet jakaś cała horda tu idzie czy coś.
Dobra, was się stąd pozbędę, bo słyszę, że coś tutaj... Coś tu się strasznie tłucze. Horda przyszła, no zajebiście. To to mi było potrzebne. Ja pierdolę, ale was tu jest. Masakra, ale się będę musiał natłuc tu. Wesze zamknięte, nie? No nic, no po cichu muszę was tu jakoś wystrzelać. Aha, tam jest ta horda. Ty chłopie nie żyjesz, dobra. I tam gdzieś ganiają, nie wiadomo o co chodzi. Czy ja tu mogę przeskoczyć przez ten płot? Nie mogę. Dobra, muszę to jakoś obejść. Dobra. W większości chyba się pozbyłem, chociaż widzę, nie wiem, czy tu były dwie hordy. Czy ten gość tam po prostu na górze jest traktowany jako horda? Trudno powiedzieć, zaraz zobaczymy. Nie, to chyba z drugiej strony jednak jest horda jeszcze. Faktycznie, oni przyszli sobie po prostu stąd tam i dziękuję bardzo. No i okej. Tak już jest. Czysto, czy jeszcze... Aha, jeszcze ktoś tu biegnie, tak? Chodź. Dobra, możemy przejmować tą miejscówę. Będziemy trochę na uboczu, ale myślę, że będzie ok. Dobra. Co właśnie, co tu jest? Backup generator, no to ja wiem, tu są łóżka, spoko. No, total slotów, to ja wiem. Duży storage, o, machine shop, tak? I tu mamy workshop taki. No dobra, okej. Dobra, bierzemy to. Dobrze, dzień dobry. Jesteśmy na miejscu. Jakieś materiały budowlane nam tam wpadły z refundu, tak? Co my tu mamy? No tak jak mówiłem, workshop. Ten na... Aha, potrzebuję tak. Oczywiście, że ja sobie zaraz odpalę ten generator. 15 sekund, na 46 minut, tak. O kurde, dwa paliwa jednak, dobra. No nieważne, weźmiemy. Muszę łóżka tu zwiększyć, bo ponieważ iż... Brakuje mi jednego łóżka. Dobra. Przepraszam. Dobra, to sobie oczywiście zbudujemy. No to pewnie jakiś atak hordy też będzie po drodze. Dobra, tu mamy storage, to spoko. Też sobie go zwiększymy na pewno. No, zdecydowanie trzeba postawić farmę. To jest co? Hydroponika. No tego jeszcze nie umiem i w ogóle nie jestem w stanie postawić. Szeryfem będę mógł postawić właśnie to. Szpital. Także na pewno się tym zajmiemy, ale póki co idzie farma. Potrzebujemy jedzenia. No to będzie grubo, widzę. Dobra, chłopie, czy ty coś masz przy sobie? Aha, tak, mieć trochę śmieci. To je zaraz wrzucimy. Tak, to wrzucimy. Może ci trochę... Masz, są jeszcze jakieś bełty? O, dobra.
Bełty są. Dobra, tak jak powiedziałem, ty jesteś, chłopie, hero, bardzo dobrze. I my tu sobie wybierzemy teraz właśnie, chłopie, ciebie. Możemy zrobić szpital. Tak, loże na trzeci poziom, to nas boostuje też morale. No i shooting range, też się przyda. Pewnie. Dobra, bierzemy, chłopie, ciebie. Tak jest, chcemy mieć szeryfa. Dzień dobry panu szeryfu. O, spoko. Dobra, mamy trochę mało żarcia z tego, co widzę. Cyk, cyk, cyk. Co tu jest? Vagabunda, Ramzes i Repery Van, tak? To były te trzy, które mieliśmy tutaj. Spoko. Kurde, no wszystko fajnie, a ja całkowicie zapomniałem o postawieniu właśnie tego. Przecież, że tak. Kurde, jak można zapomnieć o najważniejszym, wydawałoby się, budynku? Ale najwidoczniej można. Dobra, co tu jest? O, może przeszukamy tą najbliższą miejscówkę. Już się to się zbudowało. Już to mogę postawić? Tak, mogę. Mogę i postawię. Chociaż właściwie trochę bez sensu, bo miałem się wziąć za ten szpital. No ale dobra. Na niego i tak potrzebuję jeszcze sporo sporo materiałów budowlanych, więc na razie zbudujemy podstawowy podstawową lecznicę, tak? O, ktoś tam do nas przyszedł. Dobra, zaraz tam przyjdzie dziewczyno. Przeszukamy tylko tą budę. Co tu mamy? Paliwko, materiały budowlane. No, materiały budowlane się przydadzą. A na pewno będzie trzeba zainwestować co nieco w jedzenie, tak? Aha, nie, 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 panie, nie tak. Tak się nie będziemy bawić. Pieprzaj, dziadu. Dobra, mamy to, nie? O kurwa. Zajebiście, nie? Naprawdę, naprawdę tylko tego gościa mi tu było trzeba. Dobra, materiały budowlane są. Co tu się dzieje w ogóle? Słyszę trzaski straszne. Nie no, chłopie, zostań sobie tam, gdzie jesteś. Będzie okej. Dobra, ktoś tu, o właśnie, ktoś tu do mojej bazy szedł. Cześć dziewczyno, co ty w ogóle chcesz, kim ty jesteś? Chodzisz do środka, czy o co, kaman? Dobra, zrobimy zrzutkę tego, tych materiałów budowlanych. Ej, o Jezu, co ja robię? Przecież to nie tutaj. Boże, gdzie jest ten zrzut? Tu jest. Jeszcze nawet się świeci, nie? Dobra, mamy to. Dobra, gdzie jest ta dziewucha, z którą tam miałem coś pogadać? Tam jest, dobra. Co jest? A, już wiem, więc co to jest za zadanie. Tak, oni pracują nad jakimś chemicznym dragiem, który pozwala na to, że zombiaki cię ignorują. To jest ogólnie fajne, jak się tego użyje i ustawisz na skradanie, no to cię kompletnie naprawdę zombiaki. Możesz przejść przed nimi, możesz się tam mordować i tak dalej i one cię kompletnie nie widzą. Spoko sprawa, pewnie się tym zajmiemy, ale myślę, że to już w następnym odcinku, moi drodzy. Oczywiście, jeśli będziecie oglądali, mam nadzieję. Dobrze, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie coś od siebie, jakiś komentarz, subek, łapka, oczywiście jak najbardziej mile widziane. Pomoże mi to oczywiście w rozwijaniu mojego kanału. Także trzymajcie się, do zobaczenia, hej!